Ile lat ma nasz król? Bo kurde, trochę lat rozegra. Okej, 60. Nasz syn jest chyba cały czas ranny. I chory. Czyli to nie jest dobre? To jest fatalne. Wtedy jego synowie dostaną ziemię w Langwedocji. Czyli te nasze plany wysprzątania granic i przekazania Akwitanii tak, jednemu wnukowi troszkę się skomplikują. Dobra, idziemy dalej. Czyli papież jest naszym wasalem. Właśnie dobre pytanie, czy byłoby to możliwe, gdyby nie był naszym najlepszym przyjacielem? Mamy tak, wymaksowane relacje. Wydaje mi się, że to miało jakiś wpływ. Dobra, idziemy dalej. Wracamy z uczty u naszego brata. O, i stajemy się imprezowiczem. Co troszkę pomoże nam, jeżeli chodzi o dyplomację. I a propos, kiedy tylko staniemy się administratorem, to pójdziemy w drzewko dyplomatyczne, bo to jest uzasadnione, bo robimy to, nie? Tu staramy się ogarnąć tych wielu, wielu wasali. Czyli to chyba ma sens. Uczta od hrabiego... A, to ten rycerz, któremu daliśmy tytuł. Okej, czemu nie? Staliśmy się imprezowiczem, tak więc czemu nie? Przybywamy do Alcaraz. Okej, ale nasz rycerz i hrabia Arnaut się upił i niestety oblał naszego władcę winem. I zwymiotował na niego. Okej, nasz władca łatwo się irytuje, dlatego też... tak, to zbesztamy go trochę, co jest stresujące, bo jest imprezowiczem, czyli to jest naturalny element dobrej imprezy najwyraźniej. Potem nasz władca o tym zapomniał i dobrze spędza czas z hrabią Arnautem i jego małżonką i Nunu, tutaj lokalnym biskupem. Czyli dobra. Troszkę wytrzeźwiał i załagodził sprawę. Ogólnie nasz władca zapomniał o tym epizodzie. Koniec końców uczta była udana. Zbieramy naprawdę dużo złota i za chwilę dywanowo tutaj nowe inwestycje wprowadzimy. Dziwne dźwięki, nasz władca wraca do zamku. Urodziny. Czy będzie przyjęcie niespodzianka? Czy morderstwo? Bo nasz władca jest późna noc, w pustym korytarzu i słyszy jakieś hałasy. To już jest chyba czwarty raz w tej serii, kiedy mamy to wydarzenie i zawsze to było przyjęcie niespodzianka. Ja jestem ciekaw, czy jest tu alternatywne zakończenie tego eventu i morderca. Zaraz się przekonamy, jak to kliknę. Nie, przyjęcie niespodzianka, Kto zorganizował? Nasza siostra. Misklawara. I nasz przyjaciel, szalony, opętany papież Gonzalo. Nasz najlepszy przyjaciel. Czyli mamy tutaj jakieś prezenty. Możemy wziąć duży, średni albo mały. Weźmy średni. Chyba zaczniemy to czytać. To jest dobry prezent. Zamiast tej figury szachowej, powiedzmy. Bo to pasuje do naszego króla, bo to jest... znowu dworska księga, tak? To powinno być jakoś lepiej zaznaczone. Też tu, wstawmy to tutaj. Przyda nam się, bo za chwilę będziemy tak budować, a tu mamy księgę na temat architektury kastylijskiej. Być może... mogłem kliknąć mały. Wtedy byśmy dostali z tej kategorii pewnie prezent. Dobra, niebawem ten renesans powinien się pojawić. Za 7 miesięcy, Fadrike umiera, to był... książę Nawary. Mamy nowego księcia Nawary. Fadrike II. Oryginalny książę Nawary... to jest dobre. Poprzedni książę Nawary miał roszczenia do Królestwa Nawary. Jego syn nie.
Roszczenia wygasły, czyli to jest dobre. Ok, pozycja skarbnika. Dobra, damy tutaj to księciu Alvarowi z Kantabrii, bo jest kompetentny i jest relatywnie potężnym wasalem. Nie spodoba to się oczywiście Fadrike II, ale wydaje mi się, że tak, mamy na tyle silną pozycję w tej chwili, że to nie ma dużego znaczenia. On może dołączyć do tej frakcji, powiedzmy, ale to chyba nie szkodzi. Teraz tak, co do naszych roszczeń, czy mamy jeszcze jakieś? Nie, nie mamy żadnych roszczeń. Okej, kiedy nawrócimy tylko Alcazar, to być może tak, wrócimy do planu dalszej ekspansji chyba. Też Murcja była. O, do tego... do Murcji nie potrzebujemy casus belli technicznie. Tylko to byłaby znowu dość długa, krwawa wojna. Tak, ale byśmy tutaj tak, zyskali dostęp do morza w tym miejscu, odłączyli Walencję od Andaluzji. Papież jest naszym wasalem, tak. Ponieważ jest naszym najlepszym przyjacielem, zgodził się zostać naszym wasalem. I to ma chyba sens, żeby był naszym wasalem, tak mi się wydaje. Okej, entuzjastyczne nawrócenia, świetnie, czyli to pójdzie troszkę szybciej. Chyba tempo możemy na maksa dać. Teraz kiedy mamy pokój. Okej, 2000. I renesans. Przybywa do nas także nasz syn młodszy, Andres II. Książę Leonu, złożyć nam hołd, przyjmijmy go. Okej, dobra, zobaczmy, czy renesans dał nam i wybierzmy kolejną technologię też. Czyli tak, myśl renesansowa sprawi, że... Okej, limit developmentu, czy tam kiedy pojawia się kara, to 90. Okej, czyli możemy dalej znowu skupić się na developmencie, jak tylko sprowadzimy tych... zmienimy kulturę w tej prowincji. Dobra, co teraz? Nasz władca jest tym budowniczym fortuny, czyli chyba coś ekonomicznego znowu. Żurawie. Okej, to pasuje do tak, do króla architekta chyba. Czyli będziemy mieli, tak, otworzymy budynki ekonomiczne późnego średniowiecza i szybkość budowania plus 15. 8 lat zajmie nam opracowanie tej technologii. Pasuje, weźmy to. Prymogenitura? Na razie nie. Na razie nie. To chyba nie pasuje do tego króla. On jest sprawiedliwy, czyli chce... Chociaż mógłby wziąć prymogeniturę i dać ręcznie przed śmiercią tytuł króla Leonu Andresowi II. Okej, dobra, wiecie co? Dobra, może już czas na prymogeniturę. Dobra, weźmy tą prymogeniturę. 9 lat, nie wiem czy król dotrwa. Będzie miał 70 lat około. Tak, ale okej, wydaje mi się, okej, może to już nie jest takie naciągane, może już czas na, tak, zapobiec tym bratobójczym walkom i rozdrobnieniu feudalnemu. Być może nasz król już jako, tak, ten, który dał początek myśli renesansowej, jest bardzo nowoczesny, czyli chyba myśląc przyszłościowo już myśli o zjednoczeniu Iberii, tak trochę. Dobra, czyli tak, robimy tak. Bierzemy prymogeniturę, ale naszemu młodszemu synowi damy tytuł królewski, czyli będzie niezależnym królem Leonu. Jednak od tej pory nie będzie już takich podziałów i tak, najstarszy syn będzie wszystko trzymał. Dobra, robimy to w taki sposób. Niemożliwe, że nie mogłem utworzyć cesarstwa, na pewno jakąś dziwną Iberię miałem jakieś... Co? Okej. Suedade, nie mam pojęcia, co piszesz tutaj. Zaproszenie na ucztę od księcia Gilles z Orwenii. Nasz władca jest imprezowiczem i dyplomatą, tak więc czemu nie? Okej, okay, i mamy ostatniego perka tutaj, czyli stajemy się administratorem. Kolejne drzewko ukończone, zobaczmy co ono da. Okej, okay, dyplomacja, zarządzanie plus 3, które się przyda, bo kiedy zmienimy skupienie, to stracimy to plus 3, czyli nasz limit domeny spadnie.
To jest dobre. I opinia wasali plus 3. Doskonale, czyli to tak, to się ładnie wpisuje do tego, co nasz król w tej chwili robi. I pójdziemy w dyplomację. Być może nawet tego nie potrzebujemy, żeby trzymać wasali w ryzach, ale... A, możemy też pójść w taką próżność i... prestiż też teoretycznie. Ale to chyba nie pasuje do tego króla, chyba. Weźmy dyplomację. Żeby utworzyć cesarstwo, musimy mieć główny tytuł nawrócony na naszą kulturę. Okej, zobaczmy jeszcze raz. Zobacz decyzje kończące. Czyli totalna dominacja. Jakie są wymagania? Toledańska dominacja. Okej, musi być faza konfliktu. Przynajmniej jedno z dwóch musi być zrealizowane. Okej, to mamy zrealizowane. Każde hrabstwo de jure w mojej stolicy musi być kastylijskie i mozarabiczne. Aha, okej. Andaluzja kontroluje więcej niż 20% Iberii. Jedno z dwóch musi być kontrolowane. Musimy kompletnie kontrolować. Okej, jedno z królestw. Nawary tu nie ma. Okej, czyli jedno z głównych, czyli Toledo, Galicja, Kordoba, Walencja, Barcelona. Okej, Barcelona byłaby łatwa. A, w sumie, okej. Chyba, okej, zaczniemy iść w tym kierunku chyba. Oczywiście musimy poczekać na tą, kurde, fazę konfliktu. Na razie faza pojednania wskoczy jako kolejna. Chociaż może inne zakończenie też tak w sumie. Czyli to w fazie kompromisu moglibyśmy zrealizować. O! To moglibyśmy wziąć. Okej, może być może czas na zakończenie tej serii poprzez status quo. Czyli takie pokojowe współistnienie wszystkich ludów Iberii. Czyli jedyne, co musielibyśmy zrobić... A, to lepsze relacje z innymi głównymi królami w Iberii. Albo... A, pozbawienie ich ziemi. Tutaj mógłby... Okej, ktoś spoza Iberii musiałby to kontrolować. Okej, to jest łatwiejsze do zrealizowania. I mamy detentę. Czyli takie bardzo pokojowe rozwiązanie. A, sojusz musi być. Okej, to jest też do zrobienia, teoretycznie. Można sojusz zawrzeć bez małżeństwa. Właśnie jeżeli się opracuje to drzewko chyba. Tak, w tym drzewku to chyba jest. Totalna dominacja. Okej, nasza żona zaoszczędziła trochę i możemy jakoś wykorzystać te fundusze. Zainwestujmy, tak, w lokalną okolicę te fundusze. Dobra, teraz tak, czas na dywanowe budowanie. Nie wiem, czy tu użyć lepiej tego, czy... Chyba tak, okej. Czy możemy to rozmieścić względem najważniejszych? Nie, nie za bardzo. Tu jest chyba rozmieszczone względem dochodów. Albo i nie. Dobra, mniejsze z tym. Użyjmy tego. Dobra, ukles. Chyba zacznę od kolejnego poziomu fortu, ale tu nie mamy technologii na razie. Dobra, czyli jeden z tych budynków. Dajmy tu... Spichlerze. Okej, okay, to jest jedno. Cłęca. Tu może kolejny poziom zamku. Kalatrawa. Bierzmy to, co jest na niższym poziomie, to jest chyba lepsza inwestycja, bo efekt jest lepszy do ceny chyba. Tu dajmy mobilne obozy. Alarcon. Kolejny zamek, to jest na pograniczu, czyli chyba to jest dobra inwestycja. Okej, już prawie nie mamy złota, w Madrycie jeszcze coś możemy zbudować.
Dajmy te stróżówki. Okej. Czy w Toledo? Okej, w Toledo nic nie możemy zbudować. Molina. Tego nie możemy. Okej, dajmy tu. Tak, ulepszmy lokalny fort. Dominacja ciekawsza. No tak, też mi się tak wydaje. Czyli tak, musimy tak zredukować tutaj nabytki Andaluzji i zdobyć. Okej, to by było najłatwiejsze. Katalonia. Tak patrząc na mapę, też by pasowało oczywiście. Lojalność czy strach? A, czyli jak rządzimy? Czy strachem, czy dyplomacją? Chyba dyplomacją, towarzyski władca, tak mi się wydaje. Mniejsze podatki, ale lepsza opinia. O, królowa Maria jest. Ma ekspertyzę. Tak, poważną ekspertyzę w architekturze. Nie, nieźle, to się przyda. 400 lat gry i ani razu nie było fazy wrogości? Była kilka razy. A, chyba. A, w sumie dobre pytanie. Czy było... Chyba była faza wrogości. Wiem, że raz użyliśmy tego casus belli iberyjskiego, żeby całe pogranicze podbić, wszystkie prowincje. Okej, nasz władca się zastanawia, gdzie lojalność naszego siostrzeńca Gaziego leży. Czy jest prawdziwym przyjacielem, czy tylko udaje? Spróbujmy go przekupić może? O, mamy na niego haka, spoko. Okej, seria nowych budynków postawiona. Zobaczmy, nasz syn prowadzi wojnę domową. Okej, zbuntowali się obydwa jego wasale. Pytanie, czy się utrzyma? Może potrzebować pomocy, kurde. Okej, nasz syn ma czyjąś pomoc chyba, bo ma 6 tysięcy. Czyli ten wasal ma 3 tysiące. A ten drugi wasal... A nie, ten, okej, ten ma 3 tysiące i... Ten ma... O, 6 tysięcy, okej, kurde. Dobra, co to za wojny? Obalenie, okej, obalenie. Czyli nasz syn byłby obalony i jego córka, nasza wnuczka byłaby osadzona na tronie. A to jest chyba obniżenie autorytetu. Okej, czy możemy synowi jakoś pomóc? Przede wszystkim wyślijmy mu fundusze, być może będzie go stać na najemników. Tak, ja nie mogę tutaj za bardzo zainterweniować. On ma sojusz z tymi najemnikami, czyli to są jedyni, którzy mogą mu pomóc. Były tylko fazy okazji? Aha. Faza wrogości jakoś nigdy się nie chciała nabić, tak. A, okej, czyli to będzie to, o czym Hekeze mówił, że nie będziemy w stanie zdominować Iberii, bo ta faza nigdy nie wskoczy. Czyli nam się szykuje kompromis w tej chwili. Okej, musi być ta faza, której nigdy nie było. Okej. I... Tak, żeby użyć tej opcji, musi być ta faza. Okej, to... Okej, to zaczynam rozumieć tu pewne niedoskonałości tej mechaniki. Chyba powinna być... Powinno się mieć troszkę większy wpływ na to... Jaka faza? W którym kierunku te fazy idą, chyba? Okej, to miała być zwykła podróż do Maridy. Nasz władca natrafił jednak na coś rzadkiego i dziwnego. Kamienne bestie, przedstawiające dziki. Okej, starożytne jakieś figury. Możemy je rozebrać. Okej, czemu nie? To się nie spodoba lokalnym ludziom, ale nasz władca tu myślił o ekonomii. To teraz tak, okej, tu jest troszkę dziwna sytuacja z tymi wojnami, tak teraz patrzę, bo... Okej, nasz władca walczy z tym wasalem i tym wasalem.
Ten wasal oblega tą prowincję, która należy do jego osobistej domeny, a ten wasal oblega prowincję tego wasala, który też z nim... Okej, pytanie, czy ta armia z Bourbonu walczy po stronie naszego syna? O, chyba tak. Chyba tak. Czyli, okej, czyli 4000. Tu jest kolejne 2600, czyli chyba najemnicy? Zobaczymy, nasz syn być może da radę. Tu jest dziwaczna sytuacja. Czy on prowadzi dwie wojny? Ten wasal? No. Gorzej z nawróceniem całego swojego tytułu, kiedy rozleje się do Iberii i Afryki. Ale nie, jeżeli ja dobrze zinterpretowałem opis tego, to musimy nawrócić i zasymilować chyba tylko główny tytuł, czyli Toledo w naszym przypadku. Zobaczmy to raz jeszcze. Tak. Czyli tylko trzy prowincje. Mam tylko trzy prowincje, które nie są kastylijskie i mozarabiczne. Czyli nie, to nie muszę. Tak, nie muszę tego robić w północnej Afryce. Wystarczy Toledo. Tak, czyli to jest do zrobienia. To akurat nie jest problem. Jedyny problem to. Tylko właśnie, dlaczego pokazuję, że główny tytuł. Okej, dobra, to jest upierdliwe, bo tak, gra zmieniła tutaj nazwę. Bo mamy Królestwo Toledo, które jest zwane też Królestwem Burgos. Nie, chodzi o Toledo. Chodzi o Toledo na bank, a nie o to dawny Burgos, bo ja zmieniłem nazwę... Ja zmieniłem nazwę dawnego Burgos z powrotem na Kastylię, czyli... Nie, to chodzi o Toledo na bank. Zresztą to możemy łatwo zobaczyć tu... A nie. Okej, okay, wszystkie są mozarabiczne. A, bo nie wszystkie są... Zobaczmy, czyli powinny być trzy prowincje w Toledo, które nie są kastylijskie. Okej, okay, to jest kastylijskie, to jest andaluzyjskie, to jest jedno. Też to, racja. Okej, awilańska. Okej, dobra, to jest do zrobienia. Okej, czyli to są te trzy prowincje, czyli kultura tutaj i kultura... tutaj. Tak, okej, okay, czyli to nie jest jakoś fatalne, bo nasze, tak, ziemie de jure głównego królestwa Toledo nie są jakoś wielkie. Król Galicji chce artefaktu od nas. Nie. Wzwanie do gry planszowej od... Okej, to jest pomniejszy wasal, to nie będziemy wchodzić w interakcję nawet. Dobra, jak ta wojna idzie? Trudno powiedzieć. Okej, zaatakowali tego wasala. W górach, co nie jest idealne. Tracimy naszego medyka, który zachorował. Okej, potrzebujemy nowego medyka. Chyba poszukam kogoś lepszego. Okej, okay, Gerardo, Osorio i ona. Okej, ona jest najlepsza. Tak. Titi. Okej, weźmy Titi. Dobra, jak idą wojny naszego syna? Okej, okay, powoli to wygrywa, ale... No, zobaczymy. Będzie ich więcej, kiedy Nawara się zintegruje. A tak, to prawda. Zobaczmy, jak wygląda integracja w tej chwili. 52 lata, 11 lat. Tak, ale nie mogę tego zatrzymać. Nie mogę tego procesu zatrzymać. Jedyny sposób na zatrzymanie tego procesu to... Tak, przekazanie to... Tego innemu władcy. Okej, okay. Dwór. Mamy tutaj wydarzenie. Z naszą królową. Okej, każdego dnia na dworze są głównie rozmowy na temat kolejnego bankietu. Okej, kulinarna aktywność jest tu napędzana głównie przez naszą małżonkę królową Marię, a także Kasmunę.
i Bardasa. To, że ciągle wymyślają jakieś nowe ciekawe dania. Okej, żona mówi naszemu władcy, że tym razem w kuchniach przygotowuje się bogaty sos, najbogatszy sos znany ludzkości. Podawany z pieczenią z 10 ptaków. Aż się oblizuje nasza żona. Arcybiskup Munio tutaj mówi, że tak potępia to trochę. Nasz władca jest też imprezowiczem, też się nie może doczekać tego najbogatszego sosu. O nie! Mamy efekt uboczny sosu! Za dużo sosu! O nie, za dużo sosu. Tak, ale co do dworu? Weźmy to, stać nas. Okej, lepsza moda, na bank lepsza moda, mamy tutaj przyzwoitą modę, ale weźmy stylową modę. Czyli więcej prestiżu, więcej splendoru dworskiego. Weźmy to. Jego szerokość, tak. Okej, czyli tutaj walka na dwa fronty. On oblega to. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chyba wygra, chyba się wybroni. Armada przed czasem. Okej. Czemu mamy dwóch... Czemu mamy klona? Czemu mamy klonów? Okej, oryginalny projektant, Fadrique, odszedł z tego świata, jednak Gilles Uczony może przejąć stery i dokończyć projekt bez niego. Okej, gra zabugowała, mamy dwóch Gilles'ów. Tak, to tak chyba nie powinno być. Bo Gilles mówi do siebie sam. Chyba, że gra tutaj w wyszukany sposób pokazuje rozdwojenie jaźni jakieś, nie wiem. W każdym razie nasz władca się komplementuje. A, to reforma marynarki, świetnie. Czyli na 50 lat masowa zniżka do wypływania w morze, prędkość większa na morzu i na wybrzeżu większe bonusy. Teraz tak, zobaczmy, czy w wyniku renesansu mamy jakieś nowe, ciekawe decyzje. O, to jest coś nowego. Możemy przyozdobić wielką halę królewską egzotycznymi rzeczami jakimiś. Okej, stać nas. A, to jest to, ta decyzja, która nie zmienia tak naprawdę stylu. Znaczy, modelu 3D. Okej, dobra, stylujmy to na hali cesarza bizantyjskiego. Możemy także nową modę rozpocząć na dworze. Zobaczmy, co to robi. A, nie wyskakuje nic? A, nasz władca, okej, będzie musiał przekonać dworzan w jakimś dyplomatycznym starciu z innym dworzaninem, żeby tą nową modę wprowadzić, okej. Dobra, moglibyśmy ruszyć na polowanie. Schudnąć. Nie wiem, czy jest taka potrzeba na razie. Na pewno wesprzemy szlak świętego Jakuba. Dobra, to chyba na razie wystarczy. Okej, wygodna drapaczka pleców się rozpadła. Okej, nie będziemy płakać z tego powodu. Nasz syn chyba da radę. Tak, chyba wygrywa. Powinno być chyba okej. Dobra, jak to nawrócenie, bo chcemy fabrykować roszczenia do chyba Katalonii w tej chwili. Chyba chcemy to zająć. Tak, patrząc na mapę, to miałoby sens. Szejk chce... Sojuszu. Chyba nie. On jest chyba zbyt słaby i za mało znaczący chyba. Alvar z Kantabrii przybywa złożyć nam hołd. Okej, przyjmijmy go.
Jak tam nasz dwór? Które miejsce mamy w tej chwili? Drugie! O! Ciekawe, czy jest jakiś bonus za pierwsze miejsce. Czyli na wyżej jest tylko Bizancjum, na trzecim miejscu Andaluzja. Na czwartym papież katolicki. Ponowienie patronatu, czemu nie? Finansujmy dalej tego filozofa. I mamy nowego perka. Dyplomacja. Idziemy w to. Wspaniałomyślne, czyli tak, podarunki będą bardziej efektywne, co może być bardzo użyteczne, tak naprawdę. To może być bardzo użyteczne. Też zobaczmy, co się dzieje, bo teoretycznie Francja, tak, król Francji mógłby się zemścić. Okej, to jest nowy król Francji. Jak tam nasz zięć i córka? Dobrze. Mamy jedną wnuczkę, 5-letnią. O, Wenecja odżyła. Nie było jej, nie? Przez jakiś czas. Król? O, to jest... To nie jest republika. Królestwo w Wenecji. No, ciekawe. Królestwo Wenecji. Czyli republika zniknęła. A, to jest tylko terytorium de jure. Ciekawe. Jak tam? Zobaczmy też Bizancjum kontra Mongołowie. Czy mamy jakiś konflikt? Nie, na razie nic nie ma. Chingis Khan cały czas żyje, ale 57 lat. Okej, ma chyba zawsze tych samych synów. Może poza tym. On się chyba w czasie gry wygenerował. Dobra, na razie żadnej wojny nie prowadzi. Podbił Azję Centralną. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Kwatery na maksa jako budowniczy. Okej, zgodzę się z tym. Poza tym zobaczmy, powiedzmy sobie szczerze, stać nas. Stać nas na wymaksowanie. Tak, wielkie komnaty. Wielkie komnaty dla naszych gości, czyli przyciągniemy więcej tych gości. Chętniej będą zostawać, więcej tego splendoru. I redukcja stresu. Tak, możemy sobie na to pozwolić. Pierwsze miejsce powinniśmy mieć niedługo. Ok, jeden bunt stłumiony, doskonale. Ok, nasz syn skonsoliduje władzę, będzie... Tak, wygna tych Arabów. O, albo i nie. Zresztą zobaczymy, co on z nim zrobi, nie wiem. O, świetnie, wygnał, odebrał mu ziemię. O, dobra, umiera. Zapomniałem, tak, ten nasz rywal, który... Żonę naszego syna uwiódł, umiera. Świetnie, czyli to poprawia naszemu władcy humor. Mamy nowego księcia Akwitanii. Fruele, okej, okay, który jest opętany. I na syfilis, czyli. To łój też historyczny? Okej, okay, chyba nawróciliśmy już prowincję, bo to zniknęło. Dobra, fabrykujemy roszczenia. To jest judaizm, nie? Tak. Fabrykujemy roszczenia do Katalonii. Ale właśnie zobaczymy, jak to wygląda de jure. A, tak, to jest jedno księstwo Barcelony, okej. Okay. Bo nie ma królestwa Katalonii, nie, jest Walencja tylko. Tak, czyli chcemy sfabrykować oczywiście do całego księstwa, jeżeli to możliwe. Okej, tu zmiana kultury, to troszkę potrwa. Rozrost Malagon. Kwitnąca Lahara. A, to jest to nowe miasto, które zbudowaliśmy. Świetnie, okej, doskonale. Możemy zwołać dwór, wolnijmy to na szybko. Kogo my tu mamy? Nasz skarbnik, książę Alvar z Kantabrii, ma pomysł, żeby poprawić pobieranie podatków. A, wykonanie wielkiego spisu. Tak, zainwestujmy w to. Książę Arwenii Gil, z petycją przybywa.
Burgos jest najpotężniejszą dynastią w Burgos. Tak. I porada orweńska zawsze powinna być wysłuchiwana przez króla. Okej, dobra, czyli co on by chciał? Słabego haka. I gwarancję miejsca w radzie. Okej, czyli to jest handel, który moglibyśmy zrobić. Gwarantowane miejsce w radzie za... A, tylko to jest feudal kontrakt... A, to jest, czyli to jest modyfikacja kontraktu feudalnego, że książęta Orwenii zawsze byliby, mieliby miejsce w radzie gwarantowane. I w zamian za to możemy jakiś plus zyskać. Czyli na przykład więcej podatków. Chyba odrzucimy to. Chyba nie podoba się naszemu władcy takie preferencyjne traktowanie. Okej, nasz brat Menendo przybywa, który mówi, że ma złe wieści. Stało się jasne, że asturo-leońska i kastylijska kultura stają się zbyt podobne do siebie. I dlatego powinniśmy pokazać, że to my, Kastylijczycy, jesteśmy najnowocześniejsi. Okej, czyli możemy tutaj uczcić kulturę kastylijską. Spadnie tolerancja. Spodoba to się naszemu bratu. Nie spodoba się asturo-leońskim wasalom. Weźmy tą bardziej konserwatywną opcję numer 2, powiedzmy. Okej. Dobra, chyba możemy kolejną serię budynków walnąć. Bo czekamy na roszczenia. Okej, tu mamy... Okej, to jest nowo zbudowany zamek. Nic praktycznie nie było tutaj robione, czyli rozbudujmy go do poziomu drugiego. Tutaj... Dajmy te ptasiarnie. Alcazar. Kolejny poziom zamku. Tak, i te inwestycje przełożą się na jeszcze większe dochody, oczywiście. Pole uprawne. Łąki dla bydła. Okej. Okej, masywne inwestycje. Kamieniołom, tak. Tak, nie musimy na to patrzeć, tak. To są coraz większe, absurdalne bonusy. Naprawdę bogaci się robimy. Może nadam tereny dynastii, która panowała w Barcelonie na początku gry, jeżeli ta dynastia przetrwała. Nie wiem, dlaczego miałbym to robić, ale okej, zobaczmy z czystej ciekawości. Czy jeszcze istnieje... Historia. De Barcelona. Okej, zobaczmy, czy istnieje Szyrut de Barcelona. W którym roku zaczęliśmy? To dobre pytanie. W którym roku zaczęliśmy? 867 chyba. Czyli to będzie ten ród i ten ród wymarł. Okej, za chwilę wchodzimy też do nowej fazy. Fazy pojednania, co nie ma za bardzo sensu. To nie ma sensu, przecież toczymy wojny cały czas. Okej, bardzo szybko stawiamy te nowe budynki. Właśnie już do końca nie pamiętam. Granice wiary, mój skarbnik książę Alvar. Przybywa. A! Powątpiewa w nasze wierzenia. Wybierz wiarę. Chociaż nie, nasza religia jest niezbyt tolerancyjna, tak szczerze mówiąc. Spróbujmy rozpalić jego wiarę. Okej, nawrócił się na muzułmaninem. On.
Zmuśmy go do konwersji. Być może się zgodzi. Nie, nie zgodzi się. Okej, będziemy to tolerować, ale... Tak, jeżeli mielibyśmy innego króla... To nie byłoby... Tak, to nie będzie tolerancji dla niego. Okej, Dzień Prawdy. A, spis zakończony, okej. A, dlaczego jest ta ikona? Co to pokazuje? Dobra robota w każdym razie. Więcej podatków. Okej, to są roszczenia, ale tylko do jednej prowincji, czyli tak, sfabrykujmy te roszczenia, ale fabrykujemy dalej, bo my chcemy roszczenia do całego emiratu. Czyli mamy roszczenia do tego, dobra, fabrykujemy, bo to jest losowa szansa, że wyskoczy roszczenie do całego księstwa. Starożytny kamienny monument. Okej, mamy decyzję. Moglibyśmy ten jakiś obelisk badać. Dobra. Ktoś wynajął nasz zakon rycerski. Zobaczmy, co on robi. Król Galicji. O nie, atakowany przez Hubaba II, który chce... podbić chyba tylko jedną prowincję. Tak, tylko tą prowincję. Czy przybywamy mu z odsieczą? Moglibyśmy chyba. A nie, musimy mieć formalny sojusz chyba. Tak, muszę mieć formalny sojusz. Okej. Ale moglibyśmy zaatakować i podbić tą prowincję. I dokończyć podbój Murcji. Zaproszenie na ucztę od naszego brata. Okej. Gorące przywitanie. Kończyliśmy zadanie, zaraz zobaczymy. Okej, to jest pomniejszy wasal. Chyba się nie będziemy przejmować nim. O, jest naszym rywalem. To też nie jest nasz bezpośredni wasal. Czyli nie obchodzi to naszego króla. I mamy nową fazę, fazę kompromisu. Okej. Czyli z fazy kompromisu pójdzie fazę okazji i stamtąd... No właśnie, zobaczymy co stamtąd, czy ta faza wrogości w końcu nastąpi. Okej, wracamy do domu. Okej, pytanie, czy ingerujemy tutaj, bo chyba nie uratujemy króla Galicji tak naprawdę, bo dysproporcja chociaż... Okej, dobra, pomożemy królowi Galicji. Czyli walczymy tylko o jedną prowincję, tylko ta prowincja da nam tytuł książęcy. To jest oczywiście plusem. Tak, żeby uzurpować tytuł innowiercy, musimy posiadać 100% terytorium. I uratujemy Galicję, czyli nie padnie to... Tak, ta prowincja nie padnie, nie będzie zjedzona przez Andaluzję. Chyba tak zrobimy, dobra. A, mamy... Okej, zawieszenie broni cały czas. Okej, jak długo jeszcze? Nasz sprawiedliwy władca na pewno nie złamie zawieszenia broni. Okej, rok. Dobra, poczekamy. Okej, nasz wasal książę Fruela jest niesiony przez kilku chłopów. Jest ciężko ranny. Władca nalega, tak, żąda odpowiedzi, co się stało. I chłopi mówią, że znaleźli go na polu, gdzie ledwo co odparł atak giganta, olbrzyma. Okej, jego giermek jednak bierze tu króla na stronę. I mówi tak naprawdę, że okej, prowadził pojedynek na lance z lokalnym młynem i przegrał. Okej, możemy wspomóc. Wspaniałomyślnie kupić mu nowego konia.
Czemu nie? Ok, jeden ze sługów przybywa tutaj z reńską zbroją lamelkową w rękach. Ok, moglibyśmy to przerobić na dworski artefakt. Chyba nie. Tak, to jest kiepski artefakt, chyba nie ma sensu. Ok, nawróciliśmy kulturę. A nie! A, ona zmieniła kulturę z kastylijskiej na włoską. Ok, dobra. Zaproszenie na ucztę od niego. Chyba odmówimy, bo będziemy toczyć wojnę z nimi. Nasz władca schudł, co jest plusem. Aha, tutaj zmieniamy kulturę cały czas, ale kontrolę możemy umacniać nad kolejną prowincją. Nasz syn chyba, tak, umocni sobie ładnie władzę tutaj. A, tak. Okej, tego wasala zostawił. Ale zmusił go do zmiany religii. Czyli dobrze, nasz syn sobie poradził doskonale. Przyjaźń z emirem, nie? Nie chcemy się przyjaźnić z emirem. Kolejna boczna linia w Orwenii. Burgusit Tiers. Ok. I potrzebujemy nowego skarbnika. Nasz syn. Naszego syna. Dobra, czyli czekamy do grudnia i atakujemy Andaluzję. Mamy roszczenie, ale znowu tylko do jednej prowincji. Fabrykujmy dalej, bo tak czy inaczej będziemy mogli w jednej wojnie wszystko zgarnąć, nawet jeżeli to będą pojedyncze prowincje. Zmiana kultury, mamy sporo prestiżu. Chyba dopiero w 1230 którymś tam. Tu są bardzo długie, bardzo długo trzeba czekać pomiędzy zmianą. Tak, 1232 dopiero będzie można. Książę Gilles. Chcę złożyć hołd, okej. Okay. Sekret wychodzi na jaw. Książę Julian oskarża mojego wasala Munia o romans z jego żoną. Okej, okay. Książę Munia z Bourbonu. Okej, okay. Aresztujemy go, nasz władca jest sprawiedliwy. Potem zobaczymy, co z nim zrobić. Ok, umacniamy tą kontrolę dość szybko. Ten seneszal nam pomaga chyba, bo... Tak, on zwiększa kontrolę wszędzie. Pasywnie, we wszystkich prowincjach. Ok, nie wiem, czy zdążymy pomóc. Chyba nie uratujemy Galicji, chyba nie zdążymy. Tak, przegrywa paskudnie. Ma dość duże siły, tylko tak, sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy tu sobie poradzi. Nowy gość z roszczeniami do górnej Burgundii. Okej, okay, technicznie to nie jest daleko. Tu jest górna Burgundia. Ale nie, nas skupiamy się na Iberii w tej chwili. Zamknąłem teścia drugiego syna. Nie. Chyba, że o tego syna chodzi. Też nie. Okej, okay, opowieść. Świetnie, wysłuchajmy jej. Thierry krytykuje to, że fabrykujemy roszczenia. A okej, okay, i król Galicji pokonany w bitwie, czyli nie uratujemy go. A właśnie zobaczmy, spójrzmy też na mapę. A, okej, okay, zapobiegliśmy integracji, okej, okay, czyli Leon się nie integruje już do
Andaluzji. Czyli to będzie hamowane. Jest 30 lat, ale będzie spadało w tej chwili. Okej, i to też nie będzie chyba integrowane od razu. Całe Portugalię musieliby kontrolować. Czyli tutaj tak, chyba jeszcze nie ma powodu do alarmu. Spisek wychodzi na jaw. Ktoś chce zabić mojego gościa. Ganadiosa. Okej, książę Francji wygrywa wojnę za wojną, co może być niepokojące teoretycznie. Chociaż... chyba nie. Książę... Okej, książę Fadrique II z Nawary chce zamordować naszego gościa. Uwięźmy go, nasz władca jest sprawiedliwy. Okej. Dobra, co robimy? Dobra, nasz władca jest sprawiedliwy. Co robimy z tymi wasalami? O, chyba zmarł w lochu? Okej, jego uwięziliśmy. Zapił się na śmierć. Okej, zanim go aresztowaliśmy? Okej, ale mamy nowego księcia Bourbonu, młodego Benita. I uwięziliśmy także jego. Okej, on tylko knuł. Czyli był... Prowadził spisek... Ale nic nie zrobił, tak więc nie wiem, chyba go nie zamordujemy. Wydaje mi się, że okup chyba wystarczy. Mamy już pierwszy dwór na świecie? Chyba powinniśmy mieć. O nie, spadliśmy na piąty. Więcej sługów. O, 10 tysięcy prestiżu też mamy. Dobra, z wojną chyba poczekamy na kolejny stream. Tak, bo i tak nie uratujemy Galicji. Raczej. Nowy perk. Zobaczmy, co mamy tutaj. O! To może się nam przydać. Książęcy podbój, czyli... Okej, tworzenie nowych tytułów minus 20%, ale mamy także nowe casus belli. Książęcy podbój. Okej. Okej, czyli to pozwala na podbój hrabstw potrzebnych do utworzenia nieutworzonego tytułu książęcego. Czyli to chyba nam nie pomoże, bo tytuł emira Barcelony chyba istnieje. Tak. Czyli to nam nic nie da. Adaptywne tradycje. Więcej języków możemy mieć i lepsza polityka zagraniczna. Defensywne negocjacje, lepsza opinia wasali. Plus 15, bardzo dobre. Lepsza opinia innych niezależnych władców. To by ułatwiło. O, i sojusze bez mariaży. Weźmy to. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy to nam coś by dało. Na przykład przeciwko tej Andaluzji. Właśnie zobaczmy sąsiadów Andaluzji. Nie wiem, Imperium Gany, powiedzmy. Sorry, Sultanat Gany. Okej, nie trawi nas ogólnie. A, bo jest okej, jest fanatykiem religijnym, czyli to odpada. A, sułtanat Annabidów, powiedzmy. Dość potężny. Tak, żeby sobie ułatwić sprawę, bo te wojny z Andaluzją są troszkę upierdliwe. Okej, tu to jest do zrobienia. Moglibyśmy poprawić z nim relacje i zawrzeć sojusz, teoretycznie. Minus 113, okej. Chociaż może i nie. Chyba te różnice religijne nam nie pozwolą na to. Wypowiedzmy wojnę Galicję, odbierzmy. I biały pokój z Galicją? Nie, to byłby cheese. Ja nie robię cheese'u w tej rozgrywce. Kolejny artefakt nam się rozpada. Może się rozpaść. To już z Galicją moglibyśmy chyba. A, raz. O, kurde. Okej, dobra. Czas na rewanż. Katolicy przegrali poprzednią krucjatę mozarabiczną o Akwitanie, ale papież Urban III ogłasza kontrkrucjatę, aby wyzwolić
Akwitanię. Okej, musimy obronić Akwitanię przed hordą katolików, niestety. Chyba Andaluzja chyba poczeka. Tak, moglibyśmy wziąć sojusz z Galicją i pomóc mu, ale w tej chwili będziemy musieli błyskawicznie wysłać siły do Andaluzji. Tak, żeby jak w poprzednim przypadku na bieżąco niszczyć. A nie, chwila. Za 15 miesięcy dopiero ruszy. Za 15 miesięcy dopiero ruszy. Czyli mógłbym chyba... Nie wiem, czy zdążę. Chyba nie zdążę mu pomóc. Chyba... Tak, Andaluzja chyba uzyska 100% warscora szybciej, ale... Okej, nie można zawierać sojuszy, kiedy ktoś toczy wojnę. Tak, a nie chcę zaczynać wojny z Andaluzją. Kiedy za 15 miesięcy ma ruszyć katolicka krucjata. Tak, to nie... To nie ma za bardzo sensu. Katolików jest więcej. Dużo, dużo, dużo więcej. Wojna domowa w Barcelonie? Tak, ale to nas nie interesuje, bo... Krucjata na nas rusza. To jest tylko obniżenie podatków. Dobra, moi drodzy, godzina 21, czyli co? Dzisiaj chyba nie zerwało, nie? Okej. Zmierzamy już ku unifikacji Iberii, tak żeby kończyć tą serię. Zobaczymy, czy się uda. Tak, bo to może skomplikować sprawy. Jeżeli przegramy tą krucjatę, poniesiemy duże straty, może zaatakować nas Andaluzja. Masywny bunt wasali mógłby nastąpić. Tak, idzie dobrze, ale to może się rozsypać dość szybko w pewnych okolicznościach. Dobra, zapraszam na jutro o 19 na Rimworld. Dobra.